Czy wy też kierujecie się rozsądkiem, jeżeli chodzi właśnie o przygotowywanie konkurencji? Bo sam powiedziałeś, że chcemy robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej. I jest taki etap programu, gdzie na przykład ten wybieg staje się takim torem przeszkód. I albo na przykład kiedyś były sesje ze zwierzętami, potem są jakieś właśnie dyskusje na ten temat. Czy wy staracie się, projektując jakby program, zważać też na taki jego aspekt? Wiesz co, podejrzewam, że obecnie każdy stara się, zanim podejmie decyzję, przewidzieć, w którą stronę to może pójść. No ale też z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli eliminować wszystkie rzeczy niepożądane, typu, że ktoś się przewróci, że ktoś się wystraszy, że ktoś spanikuje, to byśmy nic nie mogli zrobić. No więc to też nie jest jak gdyby kluczem takim przesądzającym. Natomiast oczywiście, że staramy się, ale przede wszystkim zapewniamy jak gdyby w tych konkurencjach opiekę, czyli mamy opiekę i od psychologów, od ludzi, którzy nas wspierają kondycyjnie, którzy nas wspierają pod względem bezpieczeństwa. Tutaj mówię o, Boże, jak się nazywają, jakąś plamę mam. To jest magiczna telewizja. Kaskaderów, ludzi, którzy nam tłumaczą, znaczy uczestnikom, jak co wykonać i tak dalej. Oczywiście w telewizji my często później widzimy, że albo to ja jestem osobą tłumaczącą, no bo też to jest telewizja, no jakbyśmy teraz mieli wszystko pokazywać, całe szkolenie trwające 50 minut, jak upaść na coś, no to widz by chyba popełnił grubą drzemkę przed telewizorem albo by zmienił kanał. No słuchajcie, no to jest telewizja, jeden odcinek kręcimy kilka dni, później pokazujemy tylko i wyłącznie, tak, że tak powiem, creme de la creme z tych 4 dni zdjęciowych, czyli z 70 kilku godzin Państwo dostajecie, nie wiem, tam jakiś czas netto emisji, około 50. To jest długi program, tam jest prawie godzina. Jakbyśmy, i reklamy. Tak. No właśnie, bez reklam to jakieś netto z godzina wyskoczy. No to Państwo dostajecie, a to przypominam, że 70 te parę godzin to jest tylko realizacja jak gdyby czasu, natomiast on jest skręcony w wielu miejscach, na wiele kamer, więc tego materiału naprawdę jest dużo i tam naprawdę się dzieje dużo, dużo, dużo więcej rzeczy. Więc pod tym względem próbujemy zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom, jak i komfort na sesjach nagich, które też powodują pewnego rodzaju jakieś takie złe skojarzenia u niektórych, kogoś zmuszamy. Nie zmuszamy, mamy koordynatorów do scen intymnych, mamy psychologów, nikt nie jest zmuszany, nikt nie musi robić. Też jest zmniejszana ilość ekipy przy takich zdjęciach, więc naprawdę wchodzimy na najwyższy jak gdyby poziom możliwości zrealizowania programu. Bo gdybyśmy teraz chcieli nie spowodować żadnej kontrowersji, nie urazić żadnego z widza, mówię jednostkowo, bo każdy głos jest ważny, dlaczego 1000 ludzi jest ważniejszy niż jedna osoba oburzona, no to byśmy nic nie nakręcili. No więc siłą rzeczy tak jest, ale też pamiętajmy, że jesteśmy obecni w takim momencie, kiedy w internecie internet przyjmuje wszystko i jeden głos jest w stanie rozpętać burzę, która wygląda na to, że społeczeństwo jest przeciwne czemu. To już są internauci, którzy krytykują.